Cześć! Witam Cię w kolejnym vlogu z gospodarstwa. W tym vlogu poruszę temat odstraszania dzikiej zwierzyny. No, dzika zwierzyna, taka jak sarna, dziki, łosie, stanowi duży problem na plantacjach moich truskawek. Testowałem wiele sposobów odstraszania dzikiej zwierzyny. Takimi sposobami były tak: pastuchy elektryczne, odstraszanie zapachowe, odstraszanie dźwiękowe, odstraszanie hukowe. No i mam pewne swoje spostrzeżenia co do tych sposobów. Dlaczego jest to dla mnie istotny problem? No na przykład rok temu założyłem piękną plantację odmiany rumba. Została ona przykryta folią perforowaną. No i wczesną wiosną stado saren weszło na tą plantację. No i kopytami zrobiło wiele szkód oraz zjadło liście. Straty oceniłem na kilka tysięcy złotych. Oczywiście ratowałem tą plantację różnymi aminokwasami, wzmacniałem ją, no ale niestety plon był bardzo słaby i nie wyratowałem tej plantacji. Dwa lata temu natomiast miałem owocującą plantację odmiany Sybilla. Pięknie była, pięknie się zapowiadała, ale locha z młodymi warchlakami weszła na taką plantację i wyjadała czerwone owoce. Jak wyjadała te owoce, to przy okazji wyłamywała grona. No i te grona, już substancje pokarmowe nie docierały do tych owoców. No i nie było deseru z tego pola. Co za tym idzie, ani jednego kilograma nie sprzedałem w deserze tej odmiany. Okej. Zacznę teraz omawiać te kilka sposobów, które sprawdziły mi się trochę bardziej, trochę mniej w gospodarstwie. Pierwszy taki sposób, jaki stosowałem, były nasączone butelki tą substancją zapachową, która rzekomo ma odstraszać zwierzęta. Takie buteleczki były coś takiego. To na przykład u mnie po deszczu w ogóle nie zdało egzaminu, ponieważ tutaj ta bibułka od razu nasiąkła wodą, no i cała ta substancja zapachowa spłynęła. Również co 10 metrów już swoim sposobem butelki plastikowe przewiercałem na wylot, wkładałem tam szmatkę, no i odpowiednią ilość tej substancji zapachowej wstrzykiwałem. Czy to pomogło? Tylko raz widziałem, żeby sarny się spłoszyły, gdy poczuły ten zapach, a tak to pasły się nawet koło tych butelek z tym zapachem. Nie wiem, dlaczego to u mnie na plantacjach nie zadziałało. W sumie nie mogły się przyzwyczaić do tego zapachu. No ale ten sposób zapachowy sporo mnie kosztował i zawiódł, można powiedzieć, po całej linii niestety. Kolejne dwa sposoby to w tej samej kategorii umieściłem, czyli mocny pastuch elektryczny i siatka, taka zwykła, którą się grodzi pola, plantacje. Jednak o ile pastuch u mnie zdaje egzamin, to musi być umieszczony wczesną wiosną, żeby zwierzęta się przyzwyczaiły, że jest to zagrożenie, że tu nie ma przejścia, bo jeżeli jest umieszczony już koniec marca, w kwietniu, no to te sarny jakoś pod tym pastuchem mi przechodziły, niektóre przeskakiwały, wpadały w tego pastucha i za bardzo nie zdawał egzaminu. Siatka jest super rozwiązaniem, kosztownym, bo trzeba wydać na siatkę, druty, słupki. Jednak ja mam dużo dzierżaw i przez to, że mam dużo dzierżaw i plantację truskawek uprawiam 2 lata na jednym kawałku, potem 3 lata pole odpoczywa i wracam na to pole, na którym uprawiałem wcześniej, musiałbym grodzić te dzierżawy. Jednak nie jest to ekonomicznie dla mnie opłacalne, a także bym musiał się pytać każdego właściciela dzierżawy, czy mam takie pozwolenie, żeby ogrodzić taką... Kolejny sposób to odstraszanie hukowe. Co mam na myśli odstraszanie hukowe? Kupiłem takie sznurki, które mają przymocowane petardy. Tu mam z różnych firm. I na przykład te czerwone odpalają się cyklicznie co 30 minut. No a te duże odpalają się co godzinę. Czy to u mnie zdało egzamin? I tak i nie, ponieważ czasami w takiej tubie, które jest umieszczone, są takie pasy petard, petardy, ten sznurek potrafi zgasnąć i nie wybucha w nocy. Ale gdy to przeliczę
te koszty związane z zakupem takich sznurów z petardami, no oraz ten huk w nocy jest nieprzyjemny jednak, bo to jest wystrzał petardy, to nie jest to opłacalne odstraszanie zwierząt. Poza tym jest zawodne, ponieważ te petardy mogą nie wystrzelić. Albo po prostu mogą się nie zapalić, bo czasami też tak miałem, że petarda się nie zapaliła. Dlatego no te pasy mi zostały, ale już zrezygnowałem z tego sposobu odstraszania zwierząt i już do niego nie wrócę. Przyszedł czas na ostatni odstraszacz, który w tym roku okazał się strzałem u mnie w dziesiątkę. Jest to takie urządzonko firmy AgroPixel Guard Effect. Jest to głośnik połączony z takim komputerkiem, który emituje odgłosy różnych zwierząt lub ludzi lub dźwięków bardzo niepokojących dla dzikiej zwierzyny. W komputerze ustawiamy sobie godziny, kiedy to urządzenie się odpala, głośność tych dźwięków, jakie emituje. No i możemy iść spokojnie spać, ponieważ w nocy wiemy, że ono się o określonej porze, w określonym odstępie czasowym odpali i odstraszy tą dziką zwierzynę. Gdy pierwszy raz odpaliłem to urządzenie, no to moje pieski, no można powiedzieć, podwinęły ogon i szybciutko uciekały do domu. Dobra, mam to urządzonko. Odpalam, bo chcę wam pokazać te różne dźwięki. Tych dźwięków jest masa w tym urządzonku. Takie dźwięki, które odstraszają zwierzęta, które ja usłyszałem wcześniej, no to tak. Jakiś taki przeraźliwy kwik świń lub dzików, wycie psów, ujadanie takich psów, rozmowy takie głośne, ludzkie, atak w ogóle psów, taki dźwięk przeraźliwy. No i powiem szczerze, że jak takie dzieciaczki koło mojej plantacji szły i akurat to urządzenie instalowałem, no to się przestraszyły. Sam wybiegłem z domu, gdy pierwszy raz się odpaliło, bo było za głośno ustawione. I też, można powiedzieć, zrobiło szumu to urządzonko. Obsługa tego urządzenia jest super ekstra prosta, że tak się wyrażę. Bo po prostu tutaj wciskamy time i mamy czas aktualny, włącz, na przykład 20:45 w moim przypadku, wyłącz, 7 rano, interwał, czyli odstępy między tymi odgłosami 85 minut i taki cykl tych dźwięków trwa chyba 1,5 minuty, z tego co mi się wydaje. I jest to w zupełności wystarczające w nocy, gdy takie urządzenie się odpali. Na co musimy zwrócić uwagę w tym urządzeniu? Głośność tego urządzenia jest od 0 do 30. Ja na swoich plantacjach oddalonych od domostwa miałem ustawione 30 w marcu. Jednak w sezonie truskawkowym, gdy ludzie mają otwarte okna, radzę zmniejszyć to natężenie tego dźwięku, jeżeli są gdzieś domostwa, nie wiem, 500 metrów od tego urządzenia, kilometr, żeby zmniejszyć trochę do 22-23 ten dźwięk. No bo ludzie też chcą spać w nocy, nie? Bo to jest głośne urządzenie. Ja przed instalacją tego urządzenia powiadomiłem miejscowych myśliwych, że takie urządzenie będzie zainstalowane, no bo jednak te odgłosy tych dzików, tej zwierzyny, no są w nocy przerażające, żeby myśliwi nie myśleli, że coś się dzieje na ich terenie ze zwierzyną. Z urządzenia jestem mega zadowolony, no zrobiło robotę, dzięki niemu zaoszczędziłem sporo pieniędzy, niepotrzebnie inwestowałem w te zapachy, te petardy i te inne rzeczy. Nie mówię, że to było złe, ponieważ nabrałem doświadczenia,
Takie urządzonko, już wam pokazuję, ma takie coś, na co umieszcza się taki daszek, jeszcze specjalny, chroniący przed śniegiem, przed deszczem, przed gradem. U mnie te daszki były montowane, teraz je zdjąłem, ale też montowałem to urządzenie w takiej prowizorycznej, własnej konstrukcji. Zobaczcie, tak powinny wyglądać zdrowe liście truskawki posadzonej w sierpniu, jesienią, nie? To są wielkie płaty liści, widać, że truskawka wykształciła kilka koron, nic nie jest zjedzone, ma tą siłę na przyszły rok. Teraz substancje zawarte w tych liściach zejdą do tutaj, do korony i będzie piękny, myślę, plon z takiego krzaka. Zobaczcie, jestem na plantacji truskawek, która nie była chroniona w żaden sposób. Zobaczcie, jak mi te sarny zjadły te liście. No przecież tu nie będzie w przyszłym roku co zbierać. Wystarczyło, że ten odstraszacz Guard Effect przeniosłem sobie na inną plantację. Tydzień czasu wyczaiły, że tutaj nic się nie dzieje i całe pole mi zjadły. Ale no... I dlatego bardzo ważne jest, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć te swoje plantacje przed tą dziką zwierzyną. Oj, szkoda patrzeć na to pole w ogóle. Podsumowując mój krótki vlog z odstraszania zwierząt, jest wiele sposobów, żeby odstraszać zwierzynę. Siatka, pastuch, odstraszanie hukowe, odstraszanie zapachowe, albo taki guard effect, który teraz stosuję. I powiem szczerze tak, siatka jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli mamy możliwości, mamy pieniądze, gróćmy pole taką siatką. Jeżeli nie mamy takich możliwości, tak jak ja nie mam, no to zainwestujmy w takie urządzenie dźwiękowe, na przykład to Guard Effect, które jest wodoodporne, śniegoodporne, gradoodporne, ma 24 miesiące gwarancji i sprawdza się wyśmienicie, ponieważ na swoim przykładzie sprawdziłem, że zwierzęta bardzo boją się takich dźwięków. W przyszłym roku będę cwańszy i zainstaluję kilka takich urządzeń i myślę, że już nie będę miał żadnych szkód spowodowanych dzikimi zwierzętami. Jeżeli interesują Cię takie vlogi, zapraszam Cię do polubienia na Facebooku Gospodarstwa Rolnego Maruszewski, subskrypcji kanału na YouTube oraz jeżeli chcesz śledzić te urządzenia dźwiękowe z firmy AgroPixel, to oni też, widziałem, mają Facebooka i YouTube i tam też zamieszczają filmiki, które prezentują zakres działania tych swoich urządzeń. Na przykład to urządzenie działa w kukurydzy, odstrasza jakieś bobry na stawach, ma wiele zastosowań. Ja tylko pokazałem jedno z nich, które sprawdza się na plantacji truskawek tutaj u mnie. Dziękuję Ci, że byłeś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!